było? Nie, spokojnie, to tylko ginekolog, nic ci się nie stanie. Jezu, co to są za dźwięki? Nie, ja się boję. Ja pierdzielę, nie. Spokojnie, spokojnie. Uff, oddychaj. Nie, nie, tam się dzieje jakaś masakra. To nie dla mnie. Nie. Następna. Zapraszam panią. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry, miła pani. Zapraszam tutaj, proszę usiąść. Dzień dobry. To pani pierwsza wizyta? Tak, tak, pierwsza, jeszcze pana nie byłam. Czyli to taki nasz pierwszy raz, rozumiem, zanotuję sobie. Z tego, co tutaj pani, ja dopatrzę na kartę, to już w tym wieku to w ciąży powinna pani być, nawet z dwójką dzieciaczków. A czy ma pani stałego partnera seksualnego, czy nie za bardzo? Proszę mi się tutaj zwierzyć. Ja to jestem jak pani ten, ksiądz. Wszystkie sekrety może pani u mnie zachować. No, no wie pan, no to różnie, no raz mam, raz nie mam, no różnie. A pani Ado, proszę mi powiedzieć, kiedy ostatnia miesiączka była? Właśnie nie wiem, o co chodzi, powiem panu, ale spóźnia mi się. Nie pamiętam dokładnie, kiedy była ostatnia, no i no tak trochę się martwię. O, to może małego Boba tam znajdziemy. Bobo, dziewczynkę czy chłopca by pani wolała? O, by nie. No ale jak już, to bym wolała dziewczynkę. No dobrze, to zapraszam, pójdziemy do drugiego pokoju i zaczniemy panią rozbierać. Ale gdzie dokładnie? Tam? Na tą stronę? Dobrze, pani Ado, widzę, że pozycja jest już gotowa i znana. Bardzo dobrze. Zaraz wprowadzam tutaj wziernik, dobrze? Proszę się wyluzować. No okej, już jesteśmy w środku. Czy wszystko okej? Okej, dobra. Siostro Młotek! Dobrze, to teraz przechodzimy do bardziej dokładnych badań z łówcy. O, już dobra. Jezu, ciekawe co on sobie tam myśli. Boże, ja bym tak nie mogła widzieć tyle takich rozkraczonych osób dziennie. Fuuuj, ja nie wiem jak oni to znoszą. No właśnie, dodali chyba dzisiaj nowy odcinek The Hundreds. Jak wrócę, to koniecznie go obejrzę. Oj. To ja się dzisiaj byłam tam? Matko jak capi. Fu. No to już koniec, pani Ado. Czuła pani coś? Nie. Oj, pani Ado, niech pani jeszcze poczeka. Coś tutaj znalazłem. Może to Bobo, o którym rozmawialiśmy. Co to jest? A nie, to tylko kaktus. To ja go zabiorę do domu. Dobrze, możemy przejść do gabinetu. No, pani Ado, skończonej. Czy takim złym byłem ginekologiem? Chyba nie za bardzo. Dobrze, tutaj mam USG. Proszę zobaczyć, tutaj są jajniki. Nie widzę, gdzie to jest? A jak pani widzi, w środku Bobo nie ma, więc no ma pani jeszcze tutaj nad czym popracować ewidentnie, ale wszystko zdrowe, wszystko się zgadza, więc jedyne, co tutaj pani mogę przepisać, to wizytę za miesiąc! Ale pani Ado, proszę mi powiedzieć, bo małego Bobo nie ma, ale czy pani się zabezpiecza? Jak u pani wygląda antykoncepcja? Nie za bardzo. Nie ma antykoncepcji. To jeśli pani nie chce mieć tam maleńkiego szkraba w środku, to proszę pamiętać o prezerwatywach, pigułkach. Ja to zresztą pani wszystko dokładnie napiszę, polecę te szmarki, sam testuję. Tutaj, a jeśli pani by chciała troszeczkę praktycznie przetestować, to dałem też numer telefonu. Dobrze, do zobaczenia za miesiąc. Może wcześniej, pani Ado. Pani Ado. Och, pani Bartoszu. No kochani, oczywiście podejście tego filmu z dystansem. Każda wizyta u ginekologa wygląda inaczej, ale zastanawiamy się,
Jakie wy macie do tego nastawienie? Jak to przeżywacie? Czy mieliście już swoją pierwszą wizytę? Tak, i możecie opisać swoją pierwszą wizytę. Wydaje mi się, że wiele osób, które jeszcze nie były u ginekologa z racji wieku lub po prostu się boją do niego pójść, bo znam takie osoby, które do ginekologa poszły w wieku 20 paru lat, a już po pierwszej miesiące się powinno pójść, to jest bardzo ważne. To możecie opisać swoje historie, zostawcie koniecznie kciuka i napiszcie też, czy chcecie więcej tego typu filmów. I oczywiście nie ma się czego bać, to nie jest nic strasznego. My tutaj, wiecie, żarty żartami, ale tak naprawdę to jest nic strasznego. Żaden ginekolog raczej nie będzie was podrywał, więc tutaj nie musicie się martwić. A my do zobaczenia, przyjaciele, tutaj ginekolog Bartosz, pacjentka Ada, muszą!